starosta Ostrucki oraz Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie zorganizowali kampanię Zdrowe Lato. Jest to trzecia edycja, ponieważ pierwsza była w ubiegłe lato, kolejna odbyła się zimą, a to jest nasze trzecie spotkanie, trzecie wydarzenie. Dzisiejszemu spotkaniu przyświeca cel Jesteśmy Eko, środowisko ponad wszystko. Bawimy się tutaj, mając do dyspozycji w namiocie kanapki, sok z buraczka, przepyszny. Koleżanki z Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej wykonują badania, wykonują zapisy na bezpłatne badanie USG piersi. Są też kupony do rozlosowania na pomiar cholesterolu we krwi. Są z nami policjanci, którzy informują, jak spędzać bezpieczne wakacje nad wodą, na drodze, w lesie. Jest też pan, który zajmuje się zabawą dla dzieci. Rodzice mogą przy tym wszystkim uczestniczyć, odpoczywać. Chcę podkreślić, że dzisiejsze spotkanie to hasło środowisko ponad wszystko, w związku z czym nasi partnerzy ZUOK Ostróda Recykling, Związek Gmin Ostrudzko i Ławskiego Czyste Środowisko zapewnili nam fajną też zabawę, ponieważ uczestniczą w tym wydarzeniu. Mamy kolorowe śmietniki, do których wrzucamy śmieci. Jest mnóstwo książeczek dla każdego dziecka, co zrobić ze śmieciami, jak je segregować i dlaczego to wszystko jest tak ważne. Tego typu imprezy są bardzo potrzebne dla wzrostu świadomości naszego społeczeństwa. Chociaż można powiedzieć, że jeżeli w ciągu ostatnich kilku lat byśmy mieli oceniać świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa, ona znacznie wzrosła. Natomiast tworzenie takich pikników, które się wpisują w misję edukacji ekonomicznej, jest bardzo trafionym pomysłem, ponieważ jak widzimy tu duży udział jest rodzin, dzieci, a to dzieci są najlepszymi nauczycielami i wymuszają na rodzicach właściwe zachowanie, jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę, ochronę ziemi, ochronę wody, ochronę powietrza.